Góra Świętej Anny, amfiteatr, zabytki województwa opolskiego. Góra Świętej Anny to malownicza i bogata historycznie miejscowość województwa opolskiego, położona pomiędzy Strzelcami Opolskimi, Krapkowicami i Kędzierzynem Koźle, leżąca tuż obok autostrady A4. Znana jest przede wszystkim z uroczystości religijnych, pielgrzymek, klasztoru oraz kalwarii. Mając jednak na uwadze amfiteatr, zacznijmy od tego, że w okresie III Powstania Śląskiego w tej okolicy doszło do krwawej bitwy pomiędzy powstańcami a Freikorpsem, czyli niemieckimi oddziałami paramilitarnymi o przynależność regionu. Góra Świętej Anny, będąca symbolem polskości Górnego Śląska, została opanowana przez powstańców 8 maja 1921 roku. Po niedługim czasie Niemcy wyprowadzili ofensywę spod Krapkowic, której silne natarcie 10 baonów niemieckich na Górę Świętej Anny skutkowało kilkoma dniami krwawych walk, w których po obu stronach zginęło wiele osób. Bitwa ta rozpoczęła się 21 maja 1921 roku, a zakończyła po 3 dniach, czyli 23 maja, na korzyść oddziałów niemieckich. Pierwotnie w miejscu amfiteatru znajdował się kamieniołom, koło którego stały wapienniki, a całość była połączona kolejką wąskotorową ze Zdzieszowicami. Ostatecznie wydobycia zaprzestano po I wojnie światowej. W 1934 roku właścicielka terenu hrabina von Franzken-Zierstorf oddała teren na rzecz Narodowo-Socjalistycznej Niemieckiej Partii Robotników, w skrócie NSDAP, które chciało upamiętnić poległych niemieckich żołnierzy w walkach o Górę Świętej Anny. W związku z tym nowe władze niemieckie rozpoczęły prace projektowe, a później budowę całego kompleksu, czyli amfiteatru oraz mauzoleum, jako symbol zwycięstwa niemieckiego narodu nad Polakami, którzy walczyli o tę ziemię w Powstaniu Śląskim. Planowano też zmienić nazwę miejscowości na Achenberg. Wszystko po to, żeby nie kojarzono jej z katolickim miejscem pielgrzymkowym Ślązaków, a całość projektu stanowiłaby przeciwwagę dla religijnego powiązania i skojarzeń z tym miejscem. Budowa mauzoleum w kształcie rotundy wraz z amfiteatrem rozpoczęła się w 1937 roku, będąc olbrzymim wyzwaniem oraz częścią niemieckiej propagandy mającej demonstrować wielkość, siłę i charakter narodu niemieckiego. Tak zwaną Halę Zmarłych zaprojektował Robert Tischler. Miała ona wąskie okna dostarczające światło dzienne do wnętrza, które kryło pomieszczenie o średnicy 10 metrów, a całość została wkuta kilka metrów w głąb skały. Pomiędzy przyporami umieszczono 50 sarkofagów z cynowymi trumnami niemieckich żołnierzy Freikorpsu. Na środku hali znajdowała się 14-metrowa rzeźba umierającego germańskiego wojownika, a ceglasta kopuła była kryta mozaiką oraz posiadała symbole niemieckiego orła oraz swastyki. Wszystko to było zaprojektowane i stworzone w taki sposób, żeby kontynuować heroizm niemieckiego żołnierza, ale przede wszystkim służyć propagandzie podczas wieców, demonstracji oraz występów reżyserowanych tak,
aby stworzyć poczucie przynależności i wspólnoty, a także wyeliminować zdolność krytycznej oceny poglądów słuchaczy znajdujących się na trybunach. Trybuny amfiteatru liczyły sobie 7 tysięcy miejsc siedzących, 20 tysięcy stojących, a łącznie z terenem przyległym mogło się tam pomieścić nawet 50 tysięcy osób. Ścianę wschodnią, wysoką na 34 metry, pozostawiono bez zmian, natomiast przeciwległą ścięto po łagodnym skosie, tak żeby uzyskać powierzchnię przeznaczoną na trybuny. Pomyślano również o całym podziemnym systemie tuneli, które zachowały się do dzisiaj i były przeznaczone do odprowadzania nadmiernej ilości wód opadowych z najniżej położonej części amfiteatru. W dole teatru usytuowano niewielką scenę oraz wyniesiony ponad nią i umiejscowiony nieco z boku ogromny postument flagowy, pierwotnie odbiegający nieco wyglądem od tego, jaki widzimy w dniu dzisiejszym, a który jednocześnie służył jako niewielka trybuna dla VIP-ów, chóru oraz innych grup artystycznych mających się wyróżniać na tle uroczystości. Amfiteatr oraz mauzoleum ukończono w 1938 roku. Co czyni to miejsce wyjątkowym, biorąc pod uwagę, że na 400 ukończono tylko 20 do 40 takich obiektów. A uroczystość otwarcia i odsłonięcia nastąpiła 22 maja. Odbyła się ona z ogromnym rozmachem przy udziale kilkuset tysięcy niemieckich turystów, weteranów walk, bojowników Freikorpsu oraz niemieckich dygnitarzy, którzy zjechali się na górę Świętej Anny z całej Rzeszy. Wydarzenia te były szeroko opisywane w lokalnej prasie oraz w całych Niemczech. Naziści chełbili się tym miejscem poprzez wydawanie licznych zdjęć, pocztówek oraz plakatów. Po wojnie ziemie te zostały usankcjonowane jako terytorium Polski. Natomiast ówczesne władze podjęły decyzję o zniszczeniu symboli nazistowskich Niemiec. Listopada 1945 roku Jerzy Ziętek, pułkownik i wojewoda śląski, napisał w liście, że niemiecki pomnik uległ rozbiórce w samorzutnym odruchu miejscowej ludności, a tak naprawdę halę zmarłych wysadzili saperzy, a kamień z rozbiórki poszedł na odbudowę Warszawy. Nowe władze Polski postanowiły w miejscu mauzoleum upamiętniającego poległych żołnierzy niemieckich wybudować nowy pomnik, tym razem upamiętniający powstańców. Budowa trwała aż 7 lat, podyktowana problemami polityczno-finansowymi, w wyniku których amfiteatr nie został przebudowany tak jak zakładano. Natomiast pomnik początkowo miał przypominać niemiecką rotundę z wieżą w środku. Jednak po analizie kosztów zrezygnowano z tego pomysłu. Podobnie miała się sprawa z wykonaniem rzeźby powstańca z brązu, który miał stanąć po środku pomnika. Jednak na skutek zmiany założeń tematów upamiętnienia, zamiast powstańca z brązu, po środku umiejscowiono obelisk z Krzyżem Grunwaldu oraz Śląskim Krzyżem Powstańczym.
Uroczyste odsłonięcie nowego pomnika czynu powstańczego odbyło się 19 czerwca 1955 roku. Pomnik zyskał postać docelową czterech pylonów o wysokości 11 metrów, połączonych ze sobą w jego górnej części. W środku postumentu pomnika jest duża sala, z której można wejść do wnętrza pylonów, te zaś mają kanały prowadzące do szczytu wieży. Na pylonach widoczne są sceny takie jak wojownicy z napisem Niemcza 950, powstańcy śląscy ruszający do boju, protestujący śląscy robotnicy, strajk szkolny w 1934 roku, gwałty germańskie na ludności Śląska, Armia Czerwona i Ludowe Wojsko Polskie oraz Międzynarodowa Manifestacja na Rzecz Pokoju na Świecie. Popełniono jednak kilka błędów, ponieważ Niemcza w 1950 roku należała do Czech, a w 1934 roku nie było żadnych strajków szkolnych na Śląsku. W okresie Polski Ludowej amfiteatr sprawdzał się jako miejsce masowych uroczystości podkreślających polskość Górnego Śląska. Natomiast po 1989 roku zaczęła się pojawiać mniejszość niemiecka, a wraz z nią wspólne gesty pojednania. W obecnym stuleciu doszło również do kilku skandali z udziałem narodowców składających kwiaty pod pomnikiem i wykonujący faszystowskie gesty i antysemickie okrzyki. W 2016 roku, po latach przerwy w amfiteatrze, odbyła się masowa impreza rockowa z udziałem około 10 tysięcy widzów. W obecnych czasach to my zaczynamy pisać dalszą historię tego miejsca. Dlatego serdecznie polecam ten zakątek opolszczyzny z wiarą, że będzie służył jeszcze wielu przyszłym pokoleniom. Na tym kończę opowieść na temat amfiteatru. Proszę Was o subskrypcję i łapkę w górę.